Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj pod lupę weźmiemy magów KP. Także archetyp, który wykreowany tak naprawdę został około 2 miesiące temu wraz z wyjściem pierwszej części Ceny Władzy. No i wydaje się, że to chyba jest jeden z najsłabszych, jak nie najsłabszy archetyp wzmocniony teraz w ostatnim dodatku. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Mam nadzieję, że jednak troszkę tam da radę, powiedzmy, ten cały archetyp od czarodziejów KP, no ale zobaczymy. Przedstawię wam pokrótce talię. A no i ważna informacja, otóż nie gram Tisai de Vries. Niestety, ale ta karta jest bardzo słaba, ponieważ to jest definicja tak naprawdę, żeby wam to jakoś sensownie wytłumaczyć, karty wygraj więcej. Czyli jeżeli przegrywasz, to na ci w niczym nie pomoże, żebyś nie przegrał tej gry. Jeżeli, powiedzmy, przegrywasz na przykład 20 punktami, no to ona ci pomoże tyle, że przegrasz o 14, bo wejdzie ci tylko za 6. Ale za to, jeżeli wygrywasz, no to zmieni tyle, że zamiast wygrać 10 punktami, wygrasz na przykład 30, powiedzmy, albo tam iloma byś tam wygrał, na przykład 30, 40. Może naprawdę zrobić ogromnie dużo, ja nie będę mówić, że nie, tylko że jeżeli przeciwnik gra kontrolną talią, to i tak nam wszystko, znając życie, zbije i po prostu Tisaia będzie bardzo trudna. Szczególnie, że niestety, ale ona odnawia ten rozkaz tylko magów, którzy użyli rozkazu podczas tej konkretnej tury. Gdyby odnawiała rozkaz wszystkich magów podczas całej rundy, to byłoby co innego. Może byłoby za mocna, ale nie uważam, by byłaby przesadzona, biorąc pod uwagę, że obecnie jest naprawdę słaba. No i dobra, przejdźmy w takim razie do deku. Gramy lojalno, więc marynarz Skerak, solidne 7 za 4. Studentka z Aretuzy. Jest to karta, która na cierpliwości będzie wzmacniać sojuszniczą jednostkę o 0 na rozkazie. Także co turę będzie to wzmocnienie wzrastać o 1. Całkiem dobra karta, powiedziałbym. To jest taki podobny student z Banard. Nawet bardzo podobny, bo ktoś powiedziałby, że student jest lepszy, bo zadaje obrażenia. Ale jednak studentka nie ma jakby tego sufitu, jeżeli chodzi o zadawane, o wzmacnianie, tak? Bo może wzmocnić na przykład o 30, dajmy na to, a mogą być takie sytuacje, uwierzcie mi. No to ciężko znaleźć wroga, który miałby 30 siły, prawda? A studentka wzmacnia dowolną wrogą jednostkę o te 30, więc pewne punkty robi. No ale jednak student wydaje się tą ciutkę, powiedzmy, lepszy, wciąż jednak. Ale też tutaj ta pani z Aretuzy jest o tyle dobrą opcją, że możemy ją po prostu zagrać na przykład jako pierwszą. Ktoś ją zbija, a potem na przykład przeżyje student. Albo możemy wzmocnić ją studenta. Jest dużo możliwości. Wysłanniczka z Cintry, z racji na to, że gramy lojalność, mamy trochę problemy z dobieraniem, bo możemy mieć. No to zdecydowanie wysłanniczka się przyda po prostu, żeby spojrzeć na jakieś losowe karty, przenieść jedną z nich. Szczególnie, że teraz ma opcję, żeby nie przenosić karty. To mi się bardzo podoba. Adeptka także z Aretuzy, no to za każdym razem, gdy aktywujemy cierpliwość, wzmacnia się o 1. Bardzo solidna karta. Tutaj generalnie problemem tego archetypu jest to, że gra się bardzo dużo czwórek, ale na pewno adeptka jest jak najbardziej potrzebna, ponieważ mamy tu teraz dużo cierpliwości, więc nawet spokojnie może się wzmacniać o 2-3 punkty, czy jeszcze więcej podczas jednej tury. Kołowrót to może kogoś zadziwić, zaciekawić, dlaczego gramy kołowrót. Po pierwsze, żeby nie zbrikować na Talisa, a po drugie, bo na przykład Shani, jeżeli będzie miało, powiedzmy, odnowienie 4 już, czy tam miną te 3 tury od użycia rozkazu, możemy zagrać na nią kołowrót i odnowić jej odnowienie. Także solidna karta i możemy zagrać na przykład drugą jednostkę z cierpliwością cmentarza. Także dwie kopie osobliwych praktyk magicznych. A tutaj karta, która może robić spokojnie po kilkanaście punktów. Kutkudak. Jeszcze w ogóle wersji z Kutkudakiem i Zadalią nie grałem. Wcześniej grałem z jedną kopią tej czwórki nowej. Zaraz pokażę, tylko znajdę ją. Ćwiczenie czyni mistrzyni, ale nie uważam, żeby to była dobra karta. To samo uważam o Tisai. Także zmieniłem te dwie karty na Kutkudaka i Shani. Zobaczymy, jak to się... Nie na Shani, tylko przepraszam, Adalię. Zobaczymy, jak to się sprawdzi w takiej wersji. Mam nadzieję, że dobrze, no ale kto wie. No i Kutkudak może na przykład oczyścić jakieś zablokowane jednostki. Leticia za to jest bardzo dobra karta, ponieważ daje nam taką możliwość, że zagrywamy na przykład Leticia jako pierwszą i potem zamiast taka karta jak student z Banard mieć cierpliwość tam wzrastającą o 1, to możemy w jednej turze na przykład zwiększyć ją o 4. I nawet jakby nam ktoś miał potem zbić tego studenta, to on zostaje wciąż w naszym cmentarzu i tam będzie miał na przykład 13 cierpliwości, co mi się zdarzyło
Dość często grałem tą talią, także zdecydowanie Leticia daje radę. Istred za to bardzo ważna karta moim zdaniem, bo mówię, możemy nie dobierać. Poza tym, że to jest cierpliwość, to dwa, no, dobieramy jakieś karty, których nie dobraliśmy. Dodatkowo jakieś tam ewentualnie, na przykład jak zagramy go w drugiej rundzie, może dać na przykład carry over na trzecią. Wysłanniczką z Cintry możemy coś wstawić na szczyt i dobrać to Istredem, także taka mała synergia. Jan Natalis, żeby wyciągnąć desant lub kołowrót. Hubert Rake, zawsze będzie wyskakiwał, mamy sporo rozkazów, więc praktycznie zawsze będzie wyskakiwał z deku. Seldkirk pod pojedynek i pod lidera, tak samo jak Anseis, bo gramy natniony zapał, ponieważ na przykład jak coś zagrywamy z Shani z cmentarza, no to potem nie chcemy, żeby to zginęło, więc na przykład dajemy natchniony zapał i na spokojnie coś możemy zbić od razu. Jest też Adalia, którą możemy zagrać zwykle pod studentkę, studenta albo ewentualnie marynarza. Książę to już mówiłem. Shani to jest chyba najważniejsza karta w tej talii, ponieważ Shani może zagrywać brązową jednostkę, w zasadzie przywołać brązową jednostkę z naszego cmentarza i jest to najczęściej student albo studentka z jakąś chorą cierpliwością. Gerhard, czyli także cierpliwość, bardzo solidna midrange'owa point slamowa karta, ale też jest powiedzmy takim małym silnikiem, że tak to nazwę. Prosto praktycznie karta do każdego deku KP. No i Viraxas, możemy odnowić Shani, Anseisa, Seldkirka, Gerharta. Dużo jest możliwości, czy nawet nie wiem, jakiegoś Istreda. Mamy naprawdę multum tego, co możemy zrobić z Anseisem, więc wróć z Viraxasem, więc warto go grać. No i Desant. Szczególnie w tym deku sprawuje się dobrze, bo nie chcemy aż tak dużo czwórek, powiedzmy, grać typowo z ręki, dlatego na przykład taki student czy studentka z Desantu jak najbardziej. No i kryształowa czaszka, aby dać komuś zasłonę, na przykład ochronić jakąś z tych czwórek właśnie zasłoną, żeby nie zginęła. No i natchniony zapał, już powiedziałem, pod Anseisa, pod Seldkirka i na przykład pod jakąś jednostkę, którą zagramy z Shani. W sumie może jeszcze zróbmy Leticję Premium, bo wydaje się, że może być ciekawa, jak to wygląda. No, nie żałuję. Także możemy przejść teraz do pierwszej rozgrywki na dzisiaj. No i znaleźliśmy pierwszego rywala, także zobaczmy, czym on się będzie mierzył przeciwko nam. Dobra, to w sumie będzie ciekawe. Gramy na jakąś taką, pewnie na Gernichore, tak? Gernichore tylko z Kościejem teraz taka wersja jest grana. Ona nie gra jakoś bardzo dużo kontroli, więc mam nadzieję, że to jednak przesądzi o naszym zwycięstwie, a może tylko pokaże, jak chora w tej chwili jest ta talia potworów, a jak słaba jest nasza. Zobaczymy. W każdym razie na pewno cieszę się, że taki matchup będzie ogrywany. Na pewno potrzebujemy kilku kart z cierpliwością. Leticia jest jak najbardziej dobra, aczkolwiek chciałbym zadawanie obrażeń. Bardzo chciałbym zadawanie obrażeń. Liczę, że będę dobrze dobierał i wymienię wysłanniczkę z Cintry. Okej, to mi się podoba. O to mi właśnie chodziło. Pięknie. Możemy też zagrać desant pod drugiego studenta. Też całkiem dobra opcja. Samojadek. Więc tak, mamy dwie możliwości. Możemy albo użyć Seldkirka, albo Anseisa, żeby mieć pewność, powiedzmy, jakiegoś zwycięstwa w tej rundzie. I na pewno nie jest to zła opcja. Potem zostanie nam wciąż jeszcze jeden na później. Myślę, że warto zrobić, bo jednak chcę mieć kontrolę nad rundą. Także okej. Później za chwilkę poleci tutaj Leticia, bo chcę jak najwięcej dać tej cierpliwości studentowi. Nawet nie wiem, czy specjalnie nie pójdę na jakoś, może trochę kart do tyłu, jakby udało mi się troszeczkę dużo tempa zrobić. Po prostu, żeby mieć jak najwięcej cierpliwości i potem to wszystko z cmentarza zagrywać. Przeciwnik zagrywa już Maxi, więc chyba odpuści. Także u nas leci oczywiście nasza Leticia. W sumie tak sobie myślę, czy może jakieś drabiny oblężnicze nie wrzucić, żeby na przykład Shani na dwa różne rzędy zagrywać. To byłoby śmieszne dość. Okej, do Regary leci. Ja w sumie zagram Desant z Natalisa. W sumie nawet dobrze do Regary poleciał teraz, a nie później. Tak sobie myślę. Chociaż na pewno widać, że obawiał się przeciwnik troszkę tej Leticji. Ja to zrobię tak. Rośnijcie, moje studenty. Rośnijcie, rośnijcie. A ja zaraz po prostu zacznę zagrywać studentki i tyle.
Przeciwnik gra pod carry over, widać to ewidentnie. Ja go nie będę blidować, ja pójdę na długą. No dobrze, dobrze. Proszę bardzo. Mi tam tylko cierpliwość wzrasta i o to mi chodzi. Jak najwięcej cierpliwości, żeby było. Ile mamy cierpliwości? 6. Bardzo ładnie. Cierpliwość nawet już 7. Tak 4 chyba jest. 4. Tutaj też trochę punkcików narobiliśmy, także o to chodzi. Wygraliśmy rundę, mamy wciąż kolejny desant. Idziemy na długą. Oby to wystarczyło. No zobaczymy, zobaczymy. Na pewno nie będzie łatwo, ale obyśmy dali radę. Hubert, no to Huberta na pewno wyrzucimy. No i potrzebujemy Shani, tak? Potrzebujemy dobrać tą Shani. Shani jest najważniejszą kartą. Jeżeli jej nie dobierzemy, no to raczej będzie po grze niestety, ale jeżeli ją dobierzemy, no to co innego. Aczkolwiek jakoś strasznie ona nie chce, żebym ją dobrał. W ogóle przeciwnik będzie miał taką se mamunę, tak patrzę. Te ganken nie jest najpotężniejsze, także myślę, że całkiem nieźle jest. Zobaczymy. Shani, chodź do mnie, złotko. Please, proszę. Proszę. Okej, okay, jest Istret. Przynajmniej jest Istret. To jeszcze jakby tylko doszła Shani. Jakby tylko doszła Shani. Oj, dobra. Będziemy musieli liczyć, że kurde, Shani do nas dojdzie. Mamuna. Mamuna. Okej, to poleci, poleci oczywiście książę Anseis, jak najbardziej. I mamy oczywiście Viraxasa, żeby powtórzyć jego rozkaz. Jest też Margarita, żeby coś zablokować. Ale samojadko musi mu zniszczyć, bo to jest zbyt groźna karta. Mogliśmy też zablokować w sumie. Też była jakaś opcja, ale niech tak będzie. Okej, więc tak, zagramy Istreda. Zagramy teraz oczywiście Istreda. I kurde, abyśmy dobrali tą Shani, bo będzie problem. Nawet nie wiem, czy z desantu nie pójdzie po prostu wysłanniczka z Sintry, bo mówię, może być ogromny problem, jaki nie dobierzemy. Znaczy inaczej, będzie na pewno ogromny problem, tego mogę być pewien. A nie chcę niestety ryzykować Istreda, ale będę musiał go chyba kliknąć już teraz. Chyba, że zagram Marynarza z Karak, ale potem może zagrać Sirocco, więc chyba spróbujemy teraz. Więc dobra, poleci, myślę, pod wysłanniczkę z Sintry teraz. Desant. Dobra, spróbujmy dobrać. Jest Shani. Dobra, mamy to, mamy to. Pięknie. Istret w dwie karty, oczywiście w Shani i w Huberta. Hubert do deku. I co do deku w sumie jeszcze? Osobliwe mogą być bardzo potężne. Kołowrót z drugiej strony też może być bardzo potężny, więc chyba Marynarz Skerak poleci do deku. I ja muszę coś zagrać? Nie, nie muszę. Dobra, więc myślę, że kolejna poleci oczywiście Shani nasza. Oj, zdecydowanie poleci teraz Shani. Chyba, że coś innego. Nie no, Shani, bo będziemy... Ile ma? 7? 7 cierpliwości? Idealnie! No i to rozumiem. Proszę bardzo, Shani. Cierpliwość 7. Zapał natchniony. O, pięknie! Jeszcze Hubert wzmocniony z deku poleciał. To mi się podoba. Oczywiście szepciucha, ale właśnie ciekawe, w co? W Shani czy w studenta? A, jednak w Shani. Dobrze, dobrze, niech tak będzie. Niech tak będzie. To tak, możemy zagrać Gerharta, możemy zagrać Viraxasa. Myślę, że zagramy na razie Viraxasa. Bo jednak nie chcę tego używać tak szybko. Ponieważ rzeczywiście, ktoś może powiedzieć, że to jest dobry pomysł, żeby użyć już w tej chwili, żeby rósł, ale boję się Sirocco po prostu. A no, no na pewno tak, dobra.
Więc jakby na przykład zirokował Gerharta, nie byłoby źle. W sumie właśnie moglibyśmy... Nie, dobra, zrobimy to tak. W sumie Gerhard też może polecieć, żeby zbejtować trochę Sirocco i potem będę miał potężne praktyki, więc poleci Gerhard, zobaczymy, czy nam go Sirocuje. Poza tym może polecieć wysłanniczka pod... Nie wiem, wysłanniczkę, czemu nie? I tak nic nie będziemy dobierać. Przy okazji Gerhard sobie rośnie. I teraz pytanie, co on zagra? Karantir, okej. Okay. I teraz tak, mamy dwie możliwości. Możemy albo zablokować mu tego kościeja, albo możemy go zbić. Ja go na razie zablokuję, bo zbić możemy go w każdym momencie. I zbić możemy też zdecydowanie lepsze karty. Za to ja bym teraz i tak zagrał Gerharta, ponieważ możemy dobrać na przykład... Mamy kilka fenomenalnych zaklęć teraz na Gerharcie, więc go kliknę. Na przykład chociażby osobliwe praktyki. I mamy je, aczkolwiek kurde nie wiem czy jest, bo to jest ile, no to jest dużo punktów, prawda? Ale potem się troszkę jednak boję Sirocca użytego, ale w sumie... Dobra, damy radę, niech będą osobliwe praktyki. I co możemy? Zadać 7 punktów obrażeń czemuś. No to możemy na przykład zbić Kikimorę, powiedzmy. Ja bym ją zbił, bo jednak nie chcę, żebym był sirokkowany. Dlatego zbijmy po prostu Kikimorę. Jest kolejny kościej i u nas polecą kolejne praktyki. To niestety będzie tylko 5 punktów, ale jakoś przeżyjemy. Ach, coś pięknego. Gorzej jak to pójdzie, później Sirocco no to pójdzie, ale co ja na to poradzę niestety. No to... To było to właśnie zbicie Szani, prawda? Szkoda trochę, że zbił, no ale bywa. Może teraz Sirocco pójdzie. Sirocco, niestety. No ale tak jak mówiłem, liczyłem się z tym troszkę. Mogłem też na przykład wziąć po prostu na Anseisa, no ale wiecie, to Sirocco zawsze by i tak poszło. Także co możemy zrobić? Możemy Viraxasa na przykład na Gerharta. Tylko czy... Jakby najbardziej opłacalny Gerhard jest na ile? Nie wiem, i tak raczej, kurde, w sumie przez te, nie wiem, czy trzymanie dwóch praktyk nie było błędem trochę, bo teraz mówią dość puste. Czy w sumie, no bałem się, że zbije mi coś, no ale dobra, nieważne. Viraxas, Anseis, co możemy zagrać? Kołowrót też jest niezły. Praktyki. Może na razie po prostu zagramy Anseisa na tył, czy Viraxasa na tył, przepraszam. I tak raczej to przegramy, bo przeciwnik ma już po prostu za dużo też jednostek z pokrzepieniem na polu bitwy. To jest zwyczajnie zbyt duży point slam, to ta jest mocno za mocna. I głównie to szczerze przez tą kartę, ale dobra. No i kołowrót niestety jest tutaj po prostu fatalny, bo nie wchodzi za nic zupełnie. Też nie mam nic... Co można sensownie zagrać, bo nie mam żadnej brązowej jednostki, więc to jest po prostu 5 punktów. Słabiutko trochę, słabiutko. W sumie mogę mi tak jak największy Anseisa teraz zrobić potem pojedynek, ale to już mniejsza o to. Zresztą no faktycznie mogę coś takiego zrobić, ale czy to będzie miało znaczenie? Wątpię. No ale okaże się. I tak chyba zrobimy pojedynek po prostu Anseisem. Viraxas. Hop. No nie miało znaczenia. W każdym razie blisko byliśmy. Szkoda tej porażki. Ten kołowrót już i te praktyki trochę słabe były na samym końcu. Zbyt duże Sirocco miał przeciwnik. No cóż, no trudno w każdym razie, ale to szczerze mówi dużo, jak ta talia potworów jest przesadzona niestety w tej chwili. Aczkolwiek no to zbicie Szani było kluczowe, gdyby nie zbił, to byśmy to spokojnie wygrali. No ale cóż... Cóż, no nic nie, no to nie poradzimy. Także przechodzimy teraz do drugiego meczyku na dzisiaj. Szczerze, to był jedyny match, w którym rzeczywiście Tissaia byłoby potrzebna. Paradoksalnie, bo tu rzeczywiście Tissaia zrobiłaby różnicę. Tissaia by zrobiła zdecydowaną różnicę tutaj, ale no tak jak powiedziałem, Tissai nie graliśmy, bo na każdy inny jest po prostu słaba. To jest jedyny dobry, w którym rzeczywiście się przydaje.
Okej, okay. Tym razem gramy na innej monecie z precyzyjnym uderzeniem. Także Hubert do deku. O, Shiny jest już na ręce, to mi się podoba. Więc może gdybyśmy trochę mieli lepszy desant, a nie wysłanniczkę z Sintry, no duże spowolnienie grania. Przez to, że chcieliśmy dobrać Shiny, może by to się inaczej potoczyło, ale nie ma co gdybać w każdym razie. Okej. Okay. No zobaczymy. Zef już od razu leci w Dunkę. Dobra, zbiję ją Vanceisem, nie będę czekał na cokolwiek. Potem może być problem ze zbyt dużym carryover na przykład. Czarodziejka, czarodziejka. Okej. Okay. Cóż możemy zrobić? Możemy zagrać na przykład Margaritę i ją zablokować. Szczerze, to nie jest zła opcja według mnie. Też nie wiem do końca, co on gra tak naprawdę. Czy to jest jakiś leczek z Vanadinem, coś innego. Bo tak to myślę, że po prostu zagranie desantów Margaritę wydaje się być całkiem sensowne. Zobaczymy, czy będzie miał na to bloczka. Znaczy odblokowanie w sensie. Elfia Prorokini, okej. Okay. No to ja myślę, że tak, zagram teraz adeptkę i potem studenta. Bo on będzie mógł mi na przykład zbić tego studenta. A jak zagram adeptkę, to ona się już od razu wzmocni o 1 i student będzie miał też cierpliwość na poziomie 1, ale nie, w sumie zagramy najpierw studenta. Nie, co ja mówię? Najpierw student sobie zrobi cierpliwość, potem poleci adeptka. I tak mi go teraz nie zbije, bo ma Elfią Prorokini, chcę ją aktywować jak najszybciej. Okej, okay, leci Elfia Fujarka. U nas poleci Sradeptka. Zaretuzy. A, jednak ma oczyszczonko. A tutaj tylko za 3 punkty wejdzie. Ale to zrobi wystarczająco dużo i tak. No to oczyszczenie dla nas troszkę bolesne, faktycznie. Ma jeden cierpliwość. Nie, dwa cierpliwości. Okej, okay. Jeżeli próbujesz go zbić, to ja po prostu... Okej, okay, zbił mi go w ten sposób. Rozumiem, rozumiem. To chyba zagramy po prostu wysłanniczkę. No, taka ręka, mało tych cierpliwości też, no ale... No, generalnie ten deck nie jest dobry w obecnej mecie, bo obecna meta po prostu preferuje kontrolne talie. Z racji na albo kontrolne, bo taki chory point slam z tymi silnikami, jak ta Gerni chora obecna. A to po prostu ci niezbyt nadaje. Okej, okay. Jest Simlas, oczywiście po dwie kule poleci. Także troszkę może przeciwnik carryover sobie zrobi, ale przynajmniej my też nie będziemy tutaj w złej sytuacji, bo jednak Simlasa oddał, którego też sobie wzmocnił na ręce, więc no powiedzmy, że nie jest źle. Oczywiście musimy to teraz spasować. Ta Skoja paradoksalnie naprawdę bardzo dobra się okazuje. To KP takie dość mierne. Dobra, wychodzimy stąd. No i cóż, będzie problem chyba. Się wydaje przynajmniej. No ale zobaczmy. Wciąż jeden desant, Gerhard. W sumie tak poza... No dobra, oddaliśmy kilka mocnych kart, ale przeciwnik oddał Simlasa, za to ma carry over. To się jeszcze okaże, w jakiej sytuacji jesteśmy. Hubert niestety, ale mamy Istreda, którym możemy Huberta wtasować, to jest zawsze plus. Niestety nie mamy Letizii, ona by się w sumie trochę przydała tutaj.
No i co tam przeciwniku? Cóż zagrasz? Ciekawym niezmiernie. Okej, czarodziejka. To jest, myślę, Selkirk. Zdecydowanie. Tu się nie zastanawiam. I myślę, że w przypadku Istrada od razu go klikniemy, bo chcę mieć pewność, że wtasuje go, a boi się przeciwnik na przykład zagra, nie wiem, jakąś lekcję przyrody czy coś i ładunek z lidera, więc Istrada kliknę raczej od razu. Okej, marynarz nie jest zły, szczerze. Oczywiście Hubert do deku. Z ciekawości, czy on już zmienił swój licznik? Nie, zmienił, dobra. Może ich sobie nie zmieniać. Elfio prorokini. Szkoda, że już nie mamy opcji kontrolnych, niestety. Może być mały problem. Shani też nie chciałbym w tej chwili zagrywać. Możemy ewentualnie na przykład spróbować marynarza Skerak. Tylko co już później. Desant też może pójść w sumie na przykład studenta, tylko czy opłaca mi się oddawać desant? No jeżeli zachowam na przykład Shani, Viraxasa, Gerharta, wydaje mi się, że tak. Więc raczej w ten sposób bym to zagrał na ten moment. Desant w naszego studenta. Pamiętajmy, że na ten moment i tak idziemy na karty do przodu, więc nie jest źle, aczkolwiek jak zaczną się te kule posypywać z deku, to będzie problem. To zrobi dużo tempa, dlatego też musimy na spokojnie jakieś silniki napocząć, że tak powiem. Nawet nie wiem, czy i tak Shani nie poleci za chwilę. Francesca. Ojoj. Francesca. No i ona tylko kulę chyba stworzy, nie? Tak mi się wydaje. Chyba tak. Co ja stworzę? Ja wam pomysł, co ja zrobię teraz. Wiecie co, ja to muszę zrobić, bo będzie problem, jeżeli ja tego nie zrobię. To jest zaraz tyle, po prostu zaklęć poleci. Czy generalnie kart specjalnych. Ja po prostu muszę w tej chwili użyć Shani i ostatniego ładunku z lidera. Widzimy, że przeciwnik i tak leci z liderem. No i nekromancja. I teraz się dopiero posypie. Ojeju, no właśnie. Patrzcie, ile to jest w ogóle punktów. Chore. Oczywiście w Elfią Prorokini. No. Ale to jest. Patrzcie jeszcze ile kul i zaraz znowu kolejne kule będą. Tak w nieskończoność będzie iść. Niezwykłe. W sumie kurde, mogę użyć Viraxasa na Selkirka. Ojeju, czemu ja tego nie zrobiłem w sumie? Zapomniałem, że ja mam Viraxasa w ręce. Przyznam szczerze, mój duży błąd. Zanim ktoś mi zacznie pisać o tym w komentarzu, to od razu się tłumaczę, że nie wiedziałem nawet, że go mam. Oj, no, nie wygląda to najciekawiej, przyznam. Chyba coś jeszcze... nie wiem. Rzeczywiście nie zauważyłem tego, mój błąd. Ale kurde, to jest duży błąd, dopiero tak teraz patrzę na to. Ale faktycznie, tutaj no niestety nie popisałem się. Leci Viraxas, powiedzmy teraz. Selkirka, zbijemy to. Leci Hubert. Oj kurde. Ojeju. Jak... ojojojojoj.
Oj, dramat, co tu będzie. Najpierw kula chyba i tak. O, na szczęście kulę zagrał w jednostkę zasłoną. Tutaj mamy tutaj szczęście pod tym kątem, możemy powiedzieć. Ciekawe, że przeciwnik gra jeszcze Sirocco u siebie. Jak tak, to mamy mały problem. Cztery punkty zdobywa jeszcze, czy będzie miał 70. Więc i tak będę musiał chyba wszystko oddać. Dobra, na razie spróbuję, no, zakładając, że może mieć Sirocco. Dobra. Leci tutaj pasik z jego strony. I teraz tak, czy jest szansa, żeby zachować którąś z tych kart? Wydaje mi się, że nie ma takiej szansy. To gra za 13 w tej chwili, więc na pewno nie jest to szczyt naszych marzeń. Praktyki magiczne. Możemy zagrać studenta. Gerhard. Pakt. No i cóż, wygrywamy jednym punktem, ale ostatecznie przegramy, to mamy kartę od tyłu, a przeciwnik ma Gorda. No niestety, niezablokowanie tego było dla nas fatalne w skutkach, no i przegramy ten mecz. Także to jest, no, wyjątkowo się zdarzyło, ale akurat dwa przegrane mecze na odcinkach, ale ja mówię, ta talia po prostu nie jest za dobra. Mam, jak nagramy na kontrolkę, jak to, które po prostu niszczy nasze silniki, a my już nie będziemy mieli dostatecznie dużo tej kontroli, po prostu jest problem, tak? Także tutaj, no niestety, ciężko jest w tej chwili znaleźć dobry matchup dla nas. To, co tak naprawdę można powiedzieć w tej chwili, to jest, że dobrym matchupem dla nas byłoby chyba te potwory, tylko że musielibyśmy grać Tisajem, ale z drugiej strony deck z Tisajem jest dobry tylko na to. No i tutaj mamy ten problem. No także talia, no można się spróbować, bo całkiem ciekawie się nią gra, ale ogólnie za dobra to nie jest, nie będę nikogo okłamywać, sami widzicie. Fu. Jeszcze będziemy mieli 9 punktów. I tak najlepszą rękę dobraliśmy na ostatnią, jaka była możliwa. Sirocco. No i dobra. Oczywiście przeciwnik to wyrobi, chyba że jakimś cudem nie dobrał Gorda z tych dwóch kart, ale no umówmy się, dobrał Gorda. Dobrał Gorda oczywiście. Może pokażę jeszcze, jaka była jego ostatnia karta, bo w sumie to mnie trochę ciekawi. Niestety nie, no trudno, przegrywamy. Tak jak powiedzieliśmy, tutaj nie ma niestety dla nas dobrego matchupu. Dzisiaj nie było. Ciężko będzie po prostu, tak, przegrać. Czy ciężko było po prostu wygrać zwyczajnie, grając naszym deckiem. Szczególnie, no niestety, jak widzimy, że po prostu jest bardzo kontrolna meta w tej chwili. Na co po prostu ta talia nie wyrabia najlepiej. Ale w każdym razie, zobaczyliście. I ja już przechodzę do grania jakimiś innymi deckami, bo jednak naprawdę ciężko się to gra. Może jakąś lepszą wersję jeszcze wykombinuję, może wy wykombinujecie. W każdym razie ja wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Przy okazji zapraszam was do dołączenia naszego Discorda, też dołączenia do turnieju, ponieważ organizujemy Mistrzostwa Gwinta, więc jak ktoś chce, zapraszamy. A ja się będę już z wami żegnał, do widzenia, no i cześć!